Autor Asmodeus. Witamy w piekle. Obudziłem się w worku porodnym. Gęsty śluz dławił mnie, zalewając odrażającą breją. Po chwili paniki zdałem sobie sprawę, że jedynym wyjściem, by nie utopić się w tej obrzydliwości, jest przerwać śluzowaty kokon oddzielający mnie od zbawiennego tlenu. Złożyłem dłonie w geście modlitewnym, odwróciłem wierzchem do siebie i z całej siły wbiłem w przezroczysty worek. Miałem zaostrzone paznokcie, przygotowane na tę właśnie okoliczność. Palce weszły w worek jak w masło, a ja byłem wolny. Chwilę po tym z obrzydliwym mlaskiem wypadłem na zalaną deszczem brukowaną ulicę. Zimny deszcz obmywał me ciało, a wiatr wgryzał się w każdy nerw lodowatymi dreszczami. Nagi, bezbronny wstałem niepewnie, rozglądając się dookoła. Bijące nieustannie pioruny, gęste chmury i pokryte guzowymi, ropiejącymi naroślami budynki przedstawiały upiorny widok. Po horyzont ciągnęły się ruiny architektonicznej groteski. Skąpane w deszczu puste ulice tonęły w mroku. Czekałem na nieuniknione, szykując się do pierwszej walki o przetrwanie. W piekle. Zrobiłem pierwszy krok i natrafiłem na ostry kawałek kamienia. Rozciąłem sobie stopę. Gęsta krew zmieszała się z brudną deszczówką znikającą gdzieś w rynsztoku. Siadłem na zimnych kamieniach i przytrzymałem ranę. Bez bandaży, jakichkolwiek szmat, nie miałem szans na sprawne opatrzenie rany. Nie mogłem ustać na stopie, chodzić ani bronić się. Było ich dwóch. Biegli wprost na mnie, trzymając w rękach prowizoryczne pałki. Odziani w niedopasowane, skórzane ubranie przedstawiali sobą smutny wygląd zniszczonych przez złe warunki życia i głód ludzi. Pierwszy zaatakował wyższy z napastników. Próbował celować w głowę. Pomimo, że było to moje pierwsze zetknięcie z otchłanią, dobrze wiedziałem, co mnie czeka. Będąc świeżym mięsem, byłem wypoczęty, odżywiony i zdrowy. Moje ciało było dokładnie takie jak w chwili śmierci. Zerwałem się, zaciskając zęby z bólu. Nadszedł czas próby. Uchyliłem się z łatwością, nurkując pod opadającą pałką. Złapałem przeciwnika za ramię i pociągnąłem, odwracając plecami. Złapałem go za głowę i skręciłem bezlitośnie kark. Poczułem uderzenie w plecy. Odwróciłem się błyskawicznie do drugiego napastnika i uśmiechnąłem szyderczo. Ten, przeczuwając, że nie ma ze mną najmniejszych szans, odwrócił się i zaczął uciekać. Po chwili pozostałem sam z moją pierwszą ofiarą w świecie, gdzie silniejsi odbierali słabszym, a bezwzględna przemoc była wyznacznikiem statusu pośród potępionych. Nachyliłem się nad martwym i wyłuskałem z jego dłoni broń. Była nią zrobiona z kości i drutu kolczastego pałka. Podniosłem ją nad głowę i wydałem triumfalny ryk zwycięstwa, obwieszczając wszystkim, że nadszedł nowy władca. Kilka dni później umierałem w konwulsjach, gdzieś w jakiejś piwnicy z potężną gorączką i zakażoną stopą. Piekło nie wybaczało. 3 lata wcześniej.
Siedziałem na śmierdzącym od pierdów fotelu gamingowym w brudnym pokoju i grałem w kolejną, powtarzalną grę. Na tapczanie tuż obok leżała zaniedbana kobieta, wpatrzona w niebieski ekran swego smartfona. Bachor, niechciany wyrzut sumienia, układał klocki. Zapomniany gdzieś w kącie pokoju, już nie próbował zwracać na siebie uwagi. Doskonale zdawał sobie sprawę, że był niechcianą wpadką nienawidzących się rodziców. Typowa polska rodzina początku XXI wieku. Słuchałem sobie z nudów opowiadania grozy, jakieś podcasty, Kanał Zero. Wśród setek mniej lub bardziej głupawych konwentów znalazły się też te wartościowsze. Nie wszyscy influ byli pasożytami o inteligencji szlaucha ogrodowego, dybiącymi na atencję szarej masy znudzonych życiem młodych Polaków. Natrafiłem na kanały z opowiadaniami grozy. Młodzi autorzy próbowali swych sił w pisarskim fachu, a reklamowali się na kanałach lektorów, którzy czytali ich pracę. Odpaliłem jakąś pastę nieznanego autora. Jak przetrwać w piekle? Grałem dalej, wsłuchując się w mroczny głos lektora, skupiając się na wirtualnych światach, w których mogłem być kim chcę. Jednym okiem obserwowałem niechciane dziecko, a drugim spasioną krowę, szumnie zwaną małżonką. Od dawna nie odzywałem się do tych dwóch generatorów w kurwu. Byłem w ciężkiej depresji, umęczony życiem, zniesmaczony partnerką i dzieckiem, rozleniwiony comiesięcznymi przelewami na konto od dobrze prosperujących dwóch międzynarodowych spółek, których byłem właścicielem, prezesem i głównym udziałowcem. Miałem 46 lat i życie, o jakim marzyły miliony ścigających się w nieustannym wyścigu szczurów, szarych ludzi. Byłem bogaty i straszliwie nieszczęśliwy z powodu lenistwa i braku nowych zadań życiowych. Obudziłem się w worku porodnym. Niski, mroczny głos lektora rozpoczął monolog. Nagle pojawił się nieznośny pisk w uszach. Oczy zaszły mi mgłą. Czując nieprawdopodobny ból w mostku, bezwładnie zwaliłem się na ziemię. Obudziłem się na zalanym, lodowatym deszczem dachu. Straszne miejsce zrujnowanego świata przerażało mnie. Rozpadające się budynki sięgały po horyzont. Nieprzerwanie bijące pioruny z czarnego niczym smoła nieba rozdzierały panujący mrok. To, co ujrzałem na ulicach, placach i skwerach tego miasta, było koszmarem chorego schizofrenika. Tysiące kłębiących się ciał drgało niczym skrzek żabi w odrażającej orgii mordu. Potępieni zjadali się wzajemnie, gwałcąc i okaleczając. Naprzeciw mnie, na odległym budynku, stał odziany w zbroję z ludzkich kości potężny mężczyzna. Choć odległość była znacząca, od razu go rozpoznałem. To byłem ja. Uśmiechnąłem się brzydko, spoglądając na krajobraz udręki. Drugi ja podniósł głowę i spojrzał na mnie. Wrzask dzieciaka wybił mnie z transu. Gówniak rozwalił sobie nogę o kaloryfer. Drąc się w niebogłosy, próbował zwrócić na siebie uwagę. Wściekły i przerażony dziwną wizją, zbeształem grubą babę, by ruszyła się do Bachora i go uciszyła. Sam wstałem, włożyłem słuchawki, puściłem jeszcze raz słuchaną pastę i wyszedłem w noc. Opowiadanie, o czym ten człowiek czytał? Rozkojarzony nie mogłem skupić się na czytanej przez mroczny głos treści. Zapaliłem papierosa i jeszcze raz puściłem od początku pastę. Poradnik, jak przetrwać w piekle. Dis, miasto zatracenia, ból i cierpienie, udręka i beznadzieja.
wszystko to, co poczułem w mrocznej halucynacji. Jeszcze nie byłem tego świadomy, ale gdzieś tam we wnętrzu swego jestestwa wiedziałem, że to, co przed chwilą usłyszałem, jest ważne. Jednak w najśmielszych snach nie przeczuwałem, jaki wpływ wywrze na mnie i na moje przyszłe wybory. Najstraszniejsza pasta, jaką kiedykolwiek dane mi było usłyszeć. Jak przetrwać w piekle było tym, co zdefiniowało me dotychczasowe życie i nadało sens wszystkiemu. Powtarzające się dzikie sny, koszmary o przemocy i śmierci tylko utwierdzały mnie w przekonaniu, że trafiłem na coś ważnego. Wizje pojawiające się w najmniej oczekiwanym momencie potwierdziły tylko to, że nadszedł czas na zmiany. Piekło obecnie. Gdy znajdziesz się pierwszy raz w piekle, musisz myśleć szybko i reagować błyskawicznie. Zalane deszczem ulice to śmiertelne pułapki na nieostrożnych potępieńców uciekających przed ścigającymi ich współbraćmi. Ciemne, zatęchłe ruiny to siedliska zdeprawowanych pokutników zbierających się w bandy zwyrodnialców. Świeże mięso, jak nazywają się ci, którzy wypadli niedawno z worków porodnych, są permanentnie nastawieni na przemoc. Może ich zabić niemalże wszystko, od piorunów nieustannie rozdzierających czarne niebo, po zaraźliwe choroby, które można złapać, wystawiając się zbyt długo na zabójczą aurę. Jednak największym ludobójcą w tym podłym świecie są rany stóp. Autor w poradniku, jak przetrwać w piekle, pominął ten najważniejszy szczegół, skupiając się na zapewnieniu sobie przygotowanej wody i jakiejkolwiek broni. Po co komu miski na deszczówkę? Zbroja z ludzkiej skóry czy dobra broń, jak nieszczęśnik tuż po wypadnięciu z worka porodnego rozetnie sobie bosą stopą jakiś kawałek szkła, wbije drzazgę w piętę czy skręci kostkę na krawężniku. Niemal pewne zakażenie w kilka dni doprowadzi do gorączki, gangreny, zakażenia i powolnej śmierci w męczarniach. Strasznym jest taki los i nieraz widziałem schorowanych potępionych, którym inni odmawiali zbawiennej szybkiej egzekucji, nie chcąc jeść zakażonego mięsa. Tak właśnie skończyłem za pierwszym razem. Kolejne wyjście z worka i lot na złamanie karku z wysokości drugiego piętra. Upadek był tragiczny. Połamany i obolały, próbowałem odczołgać się gdzieś, w jakieś bezpieczne miejsce. Jednak ktoś już wcześniej namierzył odrażające jądro narośli, które wypluło mnie, rozbijając o bruk. Potępiony nie dał mi żadnej szansy. Podszedł od tyłu i rozbił głowę czymś twardym. Pewnie pomyślicie, że do 3 razy sztuka. Nic z tego. Kolejny poród i przeżyłem kilka sekund, topiąc się w bagnach Flegetonu. Odrażającym miejscu, gdzie ściek z miasta spływał w jedno miejsce. Nikt nie miał tu szans na przeżycie. Roztopiłem się jak w kwasie, wyjąc z bólu, gdy czarne niczym smoła wody bagna zamknęły się nade mną tuż po wypadnięciu z worka. Mógłbym tak jeszcze kilka razy opowiadać wam, jak na niewiele zdały się lekcje survivalu, sztuk walki i miesięcy przygotowań w konfrontacji z Dis. Jednak zaczynałem się uczyć i już po kilku porodach udało mi się przeżyć trochę dłużej. Zaatakowali mnie 2 potępieńcy, słabi i wygłodniali. Jeden z nich posiadał namiastkę skórzanej kurtki i prowizoryczną broń. Oraz skarb, solidne buty. Zabiłem ich szybko i niemal bezboleśnie. Miałem plan stworzyć plemię, które zdominuje wszystkie inne. Chciałem zostać królem otchłani, stać się legendą, by po kolejnej śmierci i kolejnym wyjściu z worka od razu zająć właściwe miejsce w hierarchii piekła. Nie chciałem walczyć wiecznie o przetrwanie. Mieli się mnie bać, a na sam widok uciekać. Skoro miałem tu żyć do końca czasów,
to zamierzałem uprzyjemnić sobie tą niedolę, przelewając oceany potępieńczej krwi. Miasto Dis, jak już wiecie, jest zbieraniną wszelakich architektonicznych stylów, jakie kiedykolwiek stworzyła rasa ludzka. Wszystko jest tu przemieszane i postawione na głowie w nieprawdopodobnym chaosie zrujnowanej infrastruktury. Jednak jest jeden wspólny mianownik tych budowlanych potworków. Każdy gmach, dom, wieżowiec czy lepianka nomadów jest na wpół zrujnowana. Nie sposób naprawić tych wraków. Każda próba renowacji kończy się uderzeniem pioruna, trzęsieniem ziemi lub pożarem i tragiczną śmiercią potępionych, próbujących remontować swoje siedliska. Było mnóstwo doskonałych kryjówek, by zrobić zasadzkę na nieuważnych mieszkańców takich ruder. Dla mnie była to okazja. Szedłem środkiem skąpanej w deszczu ulicy. Wsłuchiwałem się uważnie w odgłosy miasta, odległe wrzaski torturowanych ludzi, jęki gwałconych kobiet, płacz dzieci. Grzmoty piorunów zagłuszały lament potępionych. Usłyszałem świst lecącego kamienia, uchyliłem się błyskawicznie, a pół cegłówki przeleciało dosłownie o włos obok mojego ucha. Spojrzałem w górę i zobaczyłem, jak cień znika w ciemnościach okna rozsypującej się dwudziestowiecznej czynszówki. To było to. Rozpocząłem łowy. Ruszyłem biegiem w stronę wejścia. Kopnąłem stare, spróchniałe drzwi i cofnąłem się krok w tył. Tam, gdzie jeszcze ułamek sekundy temu była moja noga, uderzył o ziemię gruby nagan, nabijany gwoździami. Nie pozwoliłem napastnikowi na to, by otrząsnął się po nieudanym ataku i wbiegłem do środka, taranując ciemną postać. Impet mego uderzenia posłał wroga na ziemię, a ja zamachnąłem się i wyprowadziłem potężne uderzenie. Pałka złamała się na głowie napastnika. Poczułem uderzenie w mięsień naramienny. Resztki broni wypadły mi z ręki, a ja odwróciłem się błyskawicznie, uchylając przed kolejnym uderzeniem. Ramię było bezwładne, nie mogłem zasłonić głowy. Zaczynało robić się niebezpiecznie, a kolejne uderzenie mogło zakończyć się tragicznie. Jednak zbroja z ludzkiej skóry nabijana kośćmi żebrowymi uchroniła mnie od złamania obojczyka. Kopnąłem napastnika w splot słoneczny. Upadł, wydając cichy jęk. Dopiero po chwili zrozumiałem, że zaatakowała mnie kobieta. Kolejne kopnięcie w głowę pozbawiło ją przytomności. Wygrałem. Zjem ją później. Przeszukałem szybko pokonanych, zastępując zniszczoną broń nabijaną gwoździami ciężką pałą. Nieprzytomna kobieta miała coś, co w dużym przybliżeniu mogło udawać tarczę. Kawał drewnianych drzwi oplecionych jakimiś szmatami i uchwytem na dłoń. Przeszukując pokonanych, nasłuchiwałem, skupiając się na jakichkolwiek odgłosach z górnych pięter. Na szczęście słuch miałem dobry i już po chwili usłyszałem szuranie i przestawianie czegoś ciężkiego. Potępieni na wyższych piętrach szykowali się do obrony. W międzyczasie powróciło czucie w urażonym barku i mogłem już chwycić tarczę. Ruszyłem powoli schodami w górę. Na półpiętrze dostrzegłem refleksy palących się wyżej niewielkich ognisk. Cienie umykały sprzed moich oczu, gdy potępieni chowali się w zniszczonych pomieszczeniach. Stanąłem na pierwszym piętrze. Doskonale zdawałem sobie sprawę, że na nim czają się ludzie chcący szybko i boleśnie zakończyć moje życie. Tyle mięsa na moich kościach nie mogło się zmarnować. Byłbym ich kilkutygodniowym zapasem pożywienia. No oczywiście, miałem własne plany. Cofnąłem się za wielki filar i rzuciłem kamień w drugą stronę, w mrok korytarza. Dobrze ukryty, czekałem na rozwój sytuacji.
Po kilku chwilach z wnętrza ciemnego pomieszczenia wysunęły się powoli dwie głowy. Za nimi pojawili się odziani w jakieś szmaty potępieni. Dwaj napastnicy obserwowali ciemny korytarz. Stanęli tyłem do mojej kryjówki. Wyskoczyłem bezszelestnie i jednym mocnym uderzeniem roztrzaskałem głowę pierwszemu z napastników. Gwoździe wbiły się mocno w czaszkę, zaklinowując mi broń. Nie zważając na to, doskoczyłem do zaskoczonego drugiego mężczyzny i kopnąłem go w kolano. Padł wyjąc, a ja zmiażdżyłem mu twarz uderzeniem pięty. Wyrwałem pałkę i wsunąłem się w bezpieczny mrok za kolumną, czekając na następnych. Cisza i bezruch towarzyszyły odgłosom nieustającej burzy. Zaczynałem mieć nadzieję, że ci dwaj byli ostatnimi w tym budynku. Nagle usłyszałem szmer cichych kroków. Ktoś jeszcze był w pomieszczeniu, z którego wyszli napastnicy. Adrenalina dalej śpiewała mi w żyłach. Żądze obudziły się we mnie, przysłaniając purpurą świat. Chęć mordu zagłuszyła zdrowy rozsądek. Znałem to uczucie. Lubiłem ryzykować i teraz postanowiłem działać. Osłaniając bolące ramię tarczą, powoli wszedłem do pomieszczenia, z którego dochodziły szmery. Pierwsze, co poczułem, to odrażający klimat tego miejsca. Słabe światło tlącego się w rogu ogniska rozświetlało sterty szmat i wszędobylski brud. Do nozdrzy wdarł się ohydny smród niemytych ciał. Refleksy ukazały mi smutny widok zaszczutych zwierząt w ludzkich skórach. Przeciwnik stał na środku pomieszczenia, trzymając dwa zaostrzone kołki. Za nim kuliły się trzy kobiety. Były w strasznym stanie. Już na pierwszy rzut oka widziałem, że umierają z głodu. Były zapewne pożywieniem stojącego naprzeciw mnie mężczyzny. Stojący w centrum przeciwnik patrzył na mnie uważnie. Bez strachu lustrował mnie od stóp do głów. Widać było już na pierwszy rzut oka, że był dobrym wojownikiem i nie stronił od walki. Długa, gęsta broda maskowała groźne, kaukaskie rysy, a żylaste mięśnie miały w sobie siłę i sprawność. Staliśmy naprzeciw siebie, mierząc się wzrokiem. Wiedziałem, że walka z nim będzie dla mnie ciężkim wyzwaniem, a rany odniesione w starciu mogą w niedalekiej przyszłości doprowadzić mnie z powrotem do worka porodnego. Mój przeciwnik zapewne też zdawał sobie z tego sprawę, stojąc spokojnie. Obserwował mnie uważnie, nie atakując pierwszy. Stworzymy plemię? Spytałem po chwili. Jestem zainteresowany, odpowiedział wojownik, opuszczając broń. Zrobiłem to samo, a on pokazał mi miejsce przy ognisku. Długo w piechle? Zapytał. Siadając we wskazanym miejscu, cały czas miałem broń w pogotowiu. Uważnie obserwowałem mego nowego kompana i trzy kobiety. Jednym okiem patrzyłem także w stronę wejścia, gdzie w każdej chwili zmroku mogli wyłonić się kolejni adwersarze ku szybkiemu powrotowi do woreczka. Dopiero się rozglądam, odpowiedziałem. Dajesz sobie radę jak na świeże mięso, wychrypiał mężczyzna. Uśmiechnąłem się szpetnie i rozsiadając wygodnie, odpowiedziałem. Długo się przygotowywałem. Ziemia, 2 lata wcześniej. Po tłustej żonie i dzieciaku pozostały tylko niemiłe wspomnienia. Dostała połowę majątku i kopa w dupę. Gdy tylko doszło do mnie, że ta creepypasta, to opowiadanie może mieć w sobie ziarno prawdy, a powtarzające się koszmarne wizje to znak, którego nie powinienem ignorować, zacząłem przygotowania do odejścia z tego świata i powrotu do Dis. Skoro tu spędzimy tylko kilkadziesiąt lat, a tam całą wieczność, to przecież logicznym było, iż wszystko, co robimy tu na Ziemi, nie ma znaczenia.
Natomiast wieczność w piekle jest tym, na czym powinniśmy się skupić. Treningi, redukcja znacznej nadwagi i zdobywanie kolejnych poziomów w sztukach walki. Tym zająłem się w pierwszej kolejności. Potem przyszły lekcje survivalu u najlepszych byłych wojskowych w naszym kraju. Pieniądze bardzo pomogły w tych przygotowaniach i już po roku zaczynałem wyglądać jako tako. Piekło, jak opisano w creepypaście, było skrajnie niekorzystne dla zdrowia, więc morsowanie, krioterapię i hartowanie się zajmowało mi także wiele czasu. Zdobywałem odporność, leczyłem choroby. 2 lata przed godziną P postanowiłem pierwszy raz w życiu zabić człowieka. Zapewne już od jakiegoś czasu uważacie mnie za szaleńca. Chłop nasłuchał się jakiegoś opowiadania, dostał psychozy, zniszczył rodzinę, robi jakieś straszne rzeczy. Wariat, wypadałoby go izolować. Jednak, gdy spojrzycie na problem z innej strony, znudzony życiem 50-letni milioner, bez nowych zadań, bez radości w oczach, bez perspektyw. Umierać dzień po dniu na nudę grając w gry i demolując swe ciało nałogami? Czy chwycić się za bary z niemożliwym i zmienić swoje życie? Lepsze było dla mnie te kilka lat mocnych wrażeń i przygotowań niż wieloletnia wegetacja i śmierć na wszystkie choroby XXI wieku. Były powtarzające się nieustannie sny i wizje. Choroba psychiczna? Nie sądzę. Czy teraz rozumiecie? Jaki ja miałem wybór? Wszystko, co w życiu zamarzyłem, już miałem. Kochanki śliczne jak świat, samochody szybkie jak wiatr, wycieczki, domy, jachty. Po pewnym czasie nuda. Największy, cichy, masowy zabójca ludzkości. Wolałem przygotować się na piekło. Zamordowałem bezdomnego gdzieś w ciemnym zaułku skąpanego w jesiennym deszczu miasta. Bałem się, pociłem. Stal w dłoni trzęsła się jak osika na wietrze. Po wszystkim zwymiotowałem. To było przerażające uczucie. Odbieranie życia drugiemu człowiekowi nie jest zabawką i trzeba bardzo wiele poświęcenia. Jednak wiedząc, że pozbawianie życia będzie chlebem powszednim w nowym świecie, musiałem zdobyć te doświadczenie. Następnego dnia słuchałem wiadomości. Czekałem na pukanie do drzwi stróżów prawa. Głowę miałem pełną wywlekających mnie policjantów i sądów skazujących za te zbrodnie. Chodziłem, roztrzęsiony z kąta w kąt, nie mogąc skupić się na czymkolwiek. Potępienie i zasłużona kara nie nadeszła. Nikogo nie obchodził los bezdomnego, zasztyletowanego gdzieś w śmierdzącym zaułku. Mój strach powoli został zastąpiony innym uczuciem. Bałem się go jeszcze bardziej. Powoli dochodziło do mnie, że siła i poczucie władzy z dokonanej zbrodni rozpiera mą duszę, a ja pragnę kolejny raz stać się panem życia i śmierci. Poznałem w niewyjaśnionych okolicznościach człowieka. Był to mieszkaniec labiryntów, twardy przestępca, który swą bezwzględnością zasłynął wśród miejskiego półświatka. Zaproponowałem mu swoje usługi. Musiałem ćwiczyć się w sztuce pozbawiania bliźnich życia. Nie miałem radości mordować bezdomnych, upojonych alkoholem bezbronnych nieszczęśników. Oni mieli swoje piekło, a trafienie do DIS niewiele zmieniało. Prawdopodobnie było dla uzależnionych swego rodzaju wybawieniem, gdyż w piekle nie mieli dostępu do swych używek. Czyż to nie ironia losu, że narkomani, alkoholicy i inni moralnie trędowaci, trafiając do otchłani, mogli zacząć lepsze, pozbawione nałogów życie? Nie byłem psychopatą, który czerpie przyjemności w odbieraniu innym życia. Po prostu musiałem zdobyć odpowiednie poziomy doświadczenia, nauczyć się szybko i bezbłędnie eliminować wszelakie fizyczne zagrożenia. Czułem dumę i siłę,
ale nie radość. Mrocznemu mężczyźnie opowiedziałem swoją historię, a on uznał mnie za szalonego. Opowiedziałem mu o zasłyszanej w internecie creepypaście, o wizjach i moim planie. Mówiłem o tym, że coś podświadomie mi mówi, że to może być prawda. Rozmawialiśmy długo o szkoleniach, o survivalu i o tym, że żeby przetrwać w piekle, muszę nauczyć się atakować i bronić w bezwzględnej walce o przetrwanie. Widząc zwątpienie w jego oczach, zaproponowałem resztę mojego majątku. To załatwiło sprawę. Musiałem trenować, cały czas być pod presją i w stresie. Musiałem walczyć. Podziemny krąg był tym, czego było mi trzeba. Piekło, obecnie. Nie jest prawdą, że potępieńcy zjadają się w chaotycznym, kanibalistycznym szale nieustającej rzezi. Pamiętajmy, że każdy nowy mieszkaniec piekła wypada z worka porodnego w takim fizycznym ciele, jakie miał w chwili śmierci. Setki tysięcy starców, niedołężnych kobiet, kalek i chorych na odrażające choroby podeszłego wieku kona z głodu na ulicach Dis. Potępieńcy w sile wieku polują na młodych, gdyż ich mięso posiada najlepszą wartość odżywczą. Seniorzy wiodą odrażający żywot, egzystując na granicy śmierci głodowej. Widać niejednokrotnie, jak próbują swymi, pozbawionymi zębów dziąsłami, rozrywać martwe ciała niedołężnych współbraci. Jednak piekło to skurwiałe miejsce, a jak człowiek jest obrotny i nauczy się jak przetrwać, to zaczyna widzieć okazję. Skóra dziadków jest twarda i bardzo odporna na urazy. Idealnie nadaje się na podeszwy do butów, które dobrze chronią stopy. Natomiast pergaminowe, delikatne babcie zużywane zostawały do obić butów. Nie mogłem pozwolić na takie marnotrawstwo. Największym nieszczęściem seniorów było to, że uważali się za nieprzydatnych. Opuszczeni przez rodziny, samotnie umierali w smutku odrzucenia. Ja dawałem im kolejną szansę, by jeszcze raz być użytecznym. Nasz klan rozrósł się. Zwerbowaliśmy do niego wielkiego górala, który przez wieki szukał swego zabójcy, przysięgając bogom, że go odnajdzie i pomści swą zdradziecką śmierć. Był głupim, prostym barbarzyńcą i gdy tylko obiecałem mu, że pomogę w poszukiwaniach, dołączył do mnie bez większych protestów. Był moim osobistym ochroniarzem. Tam, gdzie ja, był i on. Małomówny, bezlitosny, straszliwy dla kobiet. Idealny. Kolejnym nabytkiem był czarnoskóry zabójca z dalekich, piaszczystych południowych pustyń. Zaatakowali go nędzarze, gdy przechodził niedaleko naszej siedziby. Widziałem, jak grupa obdartych potępieńców zastawia na niego pułapkę i zaatakowała nic niespodziewającego się czarnego. Po kilku chwilach trzech leżało martwych, a zabójca zaczynał się rozprawiać z dwójką pozostałych. Pospieszyłem do niego z moimi dwoma kamratami. Wiedziałem, że byłby przydatny, a jego talenty niejednokrotnie ratowały naszą grupę. Gdy dotarliśmy do miejsca starcia, wszyscy nędznicy już leżeli martwi. Zabójca stał pośród nich, przeglądając zwłoki w poszukiwaniu czegoś przydatnego. Widząc naszą trójkę, stanął w pozycji bojowej. Nie przestraszył się, nie próbował uciekać, po prostu gotował się na kolejną walkę. Podniosłem rękę i wyjaśniłem mu plan pozyskania go do naszego klanu. Milczał długo. Gdy już myślałem, że będziemy musieli zabić niedoszłego rekruta, spojrzał na moje buty i spytał. Dostanę takie? Dostaniesz także broń, kobiety, swoje miejsce w naszej grupie. I zbroję. Zgodził się. Doskonale wiedziałem, że zwerbowanie czarnego było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w tych pierwszych dniach urzędowania w Otchłani. Było nas czterech wojowników, którzy nie przebierali w środkach, by realizować swoje zadania dla klanu. Jednak piekło to podłe miejsce, które zawsze dobierze się nam do tyłka, w najmniej
oczekiwanym momencie. Ziemia, rok do odejścia. Człowiek labiryntów zorganizował mi treningi i możliwość brania udziału w walkach na gołe pięści. Walczyłem ze wszystkich sił, pokonując młodszych, silniejszych przeciwników. Trenowałem ponad siły, a nocami przemierzałem puste ulice wielkiego miasta w poszukiwaniu ofiar. Pamiętacie może kilka lat temu, jak wybuchła ogólnokrajowa histeria, gdy nieuchwytny, psychopatyczny morderca odbierał kolejne życia? Stróże porządku rozkładali w rezygnacji ręce, a partyjni dygnitarze przekrzykiwali się w groźbach o nieuchronności kary. Sekator. Tak mnie nazwali dziennikarze. Może być, dla mnie okej. Mordowałem używając broni białej i rąk, wiedząc, że w otchłani nie będzie broni palnej. Cały rok polowałem nocami, odsyłając do worków porodnych kolejnych nieszczęśników. Wiedziałem, że prędzej czy później spotkam się z moimi ofiarami i dlatego musiałem być twardy i bezwzględny. Czas leciał, a ja coraz starszy i bardziej zmotywowany rozważałem najlepszy czas na odejście. Postanowiłem nie robić z tego afery. Po cichu, bez fanfar. Kupiłem od człowieka labiryntów broń. Wykąpałem się, zerżnąłem piękną, ekskluzywną dziwkę z Instagrama i naćpałem się najlepszymi dragami. Gdy Cox chwycił mnie w swe ramiona i rozpoczął radosny taniec odrealnienia, kompletnie usmażony, chwyciłem pistolet. Podszedłem do dupodajki i spojrzałem w jej przerażone oczy. Nazywam się Władcą Piekieł. Szukaj mnie w Diz. Następnie wpakowałem jej kulkę prosto między oczy. Piękne ciało. Prędzej czy później znajdę ją w wielkim, mrocznym mieście. Oczywiście nigdy więcej jej nie widziałem. Uśmiechnąłem się do siebie, wypiłem dwa porządne łyki rudej whisky i strzeliłem sobie w głowę. Król piekła, jakiż ja byłem naiwny. Czy wiecie, ilu ludzi od początku naszej historii chodziło po ziemi? 117 miliardów. Zaskoczeni? Na Ziemi żyje obecnie około 8 miliardów. Reszta porozrzucanych po liniach czasu nieszczęśników jest tu, w Diz. Czy macie pojęcie, jak wielkie jest miasto potępionych? Są dzielnice zrujnowanych budynków, na których nie uświadczysz żywego ducha. Kilometry pustki i ciszy. Widziałem miejsca, gdzie potężne drapacze chmur nieustannie chłostane przez pioruny i wiatr ciągnął się po horyzont. Diz jest wielkie. Zajmuje powierzchnię całego naszego globu, włączając w to oceany. Zagadkowym jest fakt, że w niewyjaśniony sposób rozrasta się, nieustannie powiększając swoją powierzchnię o kolejne setki kilometrów kwadratowych. Trzęsienia ziemi rodzą nowe ulice i budynki. Jednego dnia potępieńcy kładą się na spoczynek tuż obok pustki Gehenny, by następnego dnia budzić się w środku rozpadającej się dzielnicy wschodniego, dwudziestowiecznego Brooklynu. Są też zrujnowane rezydencje, w których na ziemi mieszkali najbogatsi tego świata. Tutaj, w naszym domu, są siedliskiem najokrutniejszych potępieńczych zwyrodnialców. Jednak pomimo niebezpiecznych lokatorów, to w nich można znaleźć przydatne materiały do produkcji broni, zbroi i innych cennych rzeczy. Ogrody poskręcanych wagoni, pozostałości po sztucznych drzewach i krzewach są niezłą barierą oddzielającą rezydencję od ulic grozy. Atakujący potępieńcy są na takich przestrzeniach widoczni jak na dłoni. Czarnoskóry zabójca opowiedział mi o jednym z takich ciekawych miejsc. Niedaleko, kilka przecznic na wschód, zaczynał się wysoki, popękany mur, a za nim, na wzgórzu, stała wielka, postkolonialna budowla. Widział tam dziwnych potępionych, którzy biegali na czworaka, przypominając zwierzęta.
Opowiadał o tarzających się w błocie i odchodach obłąkanych ludziach, którzy okaleczali się w chorym amoku. Zabójca mówił o odrażających aktach sadystycznego seksu z uprowadzonymi z ulic kobietami i mężczyznami, kanibalistycznej, niekończącej się orgii mordu. Najgorsze było to, że rezydencję od wszystkiego oddzielał pierścień powbijanych na pale głów. Nie sposób było prześlizgnąć się niezauważonym do środka. Jedyną drogą była zygzakowata wąska ścieżka pośród koszmaru. Straszne miejsce ze zdeprawowanymi kreaturami, będącymi kiedyś ludźmi, było dobrym miejscem na założenie bazy. Wystarczyło tylko zabić wszystkich w środku i przywłaszczyć sobie ich teren. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, a piekło nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Zniknęła cała nasza spiżarnia. Mieliśmy dwie kobiety i jednego chłopaka. Ot taki zapas na czarną godzinę. Chyba coś przeczuwali, że posłużą za obiad, gdy zabraknie zapasów, bo coraz częściej szeptali coś między sobą, spoglądając na nas, wojowników, z przerażeniem. Wykorzystywaliśmy ich do zbierania zapasów i pomniejszych napraw. Mniej wrażliwi zabawiali się tymi zniszczonymi kobietami, a barbarzyńca od czasu do czasu gwałcił młodego. Wiedzieli, że są na samym dole hierarchii w naszej grupie. Nagle zniknęli. Jeden z naszych poszedł ich szukać i także nie wrócił. Nauczeni przez doświadczenie bezlitosnego świata, wiedzieliśmy, że stało się coś złego. Mogliśmy zostawić zaginionych, nie przejmując się ich losem, ale prawdopodobnie przed bolesną śmiercią zdradzili oni nasze miejsce pobytu. Trzeba było działać. Zebrałem resztę naszej grupy i wyruszyliśmy w zimny deszcz. Trójka zaginionych udała się na wschód. Mieli proste zadanie – przyglądać się mieszkańcom rezydencji głów. Szykowaliśmy niebezpieczną misję, więc rozeznanie się w sytuacji było podstawą powodzenia planu. Niezauważenie doszliśmy do zniszczonego muru i oczom naszym ukazał się makabryczny widok. Trzech szpiegów i poszukujący ich wojownik zostało rozszarpanych na strzępy, a ich głowy powbijano na pale. Przekaz był jasny. Dzika banda nie zamierzała łatwo opuścić swego terytorium. Chwilę po tym, jak zrozumiałem bezcelowość naszego planu przejęcia rezydencji, usłyszałem potępieńczy wrzask kilkudziesięciu gardeł. Horda zwierzoludzi rzuciła się na nas, atakując ze wszystkich stron. Zobaczyłem oszalałe oczy, wyszczerzone zęby i chwilę po tym obudziłem się w worku porodnym, zaczynając koszmar na nowo. Piekło to straszne miejsce, z jeszcze straszniejszymi ludźmi żyjącymi w permanentnym zagrożeniu. Zrujnowane megalopolis, zimno i śmierć towarzyszą potępionym bezustannie, jednak najgorszy los spotyka dzieci. Tak, są i one. Kilkuletnich jest niezwykle mało, ale kilkunastoletni chłopcy i dziewczęta to rarytas dla skażonych zdeprawowaniem. Młodzieńcze mięso było najzdrowsze, a dieta z kilkuletnich dzieci to skarb. Żywiąc się młodymi, potępiony mógł przeżyć we względnym zdrowiu o wiele dłużej niż żrąc byle co. Okrzepałem się w tym odrażającym miejscu. Zabijałem, by nie zostać zabitym. Zjadałem, by przetrwać. Piłem deszczówkę i przy najmniejszej ranie wdrapywałem się na pierwszy lepszy wysoki budynek i skakałem. Zabijałem się, by po chwili znów, zdrowy i gotowy do walki, stanąć na mokrej ulicy Dis. To było mniej bolesne niż tygodnie agonii po zakażeniach. Wędrując samotnie przez puste ulice starego greckiego miasteczka, usłyszałem młody, dziewczęcy głos. Przerażona nieszczęśnica krzyczała w bólu. Świeże, młode mięso. Szkoda by się zmarnowało. Powoli wszedłem do rozpadającego się domku. Cicho podążałem za jękami dziewczyny. Była gwałcona.
miałem jeszcze trochę czasu. Zamieszkiwałem Dis już od dłuższego czasu, jednak ani razu nie zgwałciłem żadnej kobiety. Po pierwsze, w większości były dookoła mnie same zniszczone, aseksualne wynaturzenia. Natomiast spotkać urodziwą, potępioną było bardzo trudno. Po drugie, miałem już swoje lata i ostatnim, czego pragnąłem, to zabawianie się z mieszkankami piekła. Spojrzałem ukradkiem do pomieszczenia, z którego dochodził równomierny stukot, płacz i sapanie kilku potępionych. Było ich trzech, obdartych, wychudzonych, napalonych. Dziewczynę zasłaniał mi ten, który zabawiał się między jej nogami. Dwaj pozostali stali nadzy z zaostrzonymi ludzkimi kośćmi udowymi. Wiedziałem, że jak ich przywódca skończy, dwaj pozostali użyją ich do torturowania nieszczęśnicy. Walka była krótka. Byłem dobrze uzbrojony w nabijaną gwoździami pałkę. Miałem na sobie kościaną zbroję, a na głowie budzący grozę hełm z czaszek pokonanych wrogów. Pierwszy rozpadł się gwałciciel. Dwaj pozostali, zaskoczeni, nie drgnęli nawet, wytrzeszczawszy oczy ze zdumienia. To, co jeszcze przed chwilą było dla nich preludium do chorych przyjemności, w ułamku sekundy zmieniło się w ból i przerażenie. Padli martwi niemal równocześnie, niezdolni do reakcji. Dziewczyna w tym momencie zsunęła się ze stołu i skuliła w kącie, zasłaniając twarz dłońmi. Nie byłem jeszcze głodny. Tych trzech mogło starczyć mi na jakiś czas. Ogólnie to czułem się jakoś tak inaczej. Jakby beznadzieja powoli ustępowała znieczulicy na straszny los w mieście śmierci. Warknięciem pokazałem dziewczynie miejsce przy stole. Nie odpowiedziała, kuląc się jeszcze bardziej. Uderzyłem w stół, pokazując palcem miejsce naprzeciw mnie. Płacząc, wstała i podeszła, trzęsąc się jak osika. Na jej twarz spadały brudne, jasne włosy. Krew sączyła się między udami. Jedna ręka przysłaniała krągłe, obfite piersi. Talię miała szczupłą. Była naprawdę zgrabną, młodą pięknością. Odsłoniłem jej włosy końcem zakrwawionej pałki. Resztki mózgu oprawców skapywały na jej ciało. Wzdrygała się z obrzydzeniem. Zdumiało mnie to i zaskoczyło. Czyżby nowicjuszka w świecie przemocy i udręki? Odsłoniłem przepiękną, nieskazitelną twarz. Wyglądała jak anioł. Takie piękno w takim miejscu. To było bluźnierstwo. Powoli zdjąłem hełm z czaszek i spojrzałem w przerażone oczy. Coś w mym wnętrzu poruszyło się i zaskowyczało. Dziewczyna rozpaliła coś, o czym już dawno zapomniałem. Drgnęła we mnie wrażliwość na piękno. Odłożyłem nagana i delikatnie przyciągnąłem drżącą dziewczynę do siebie. Odsłoniłem jej delikatnie twarz i spojrzałem głęboko w oczy. Zaopiekuję się tobą, powiedziałem. Opuściła skromnie oczęta. Przestała drżeć i przytuliła się do mej zbroi z kości. Odnalazłem swoją kobietę, pomyślałem. Z nią zdobędę całe piekło. Chwilę później leżałem obok zabitych, potępionych, z rozciętym gardłem. Ukochana piękność z twarzą bez wyrazu odzierała mnie ze zbroi, nie zważając na moje konwulsje. Tak się właśnie kończą chwile słabości w piekle. Ale los to wredny skurwiel i bywa przewrotny. Spotkałem moją piękność dużo, dużo później. Była niewolnicą wędrownego kupca. Rozpoznała mnie po chwili, a jej zwierzęcy strach zabłysł łzą w oku. Doskonale wiedziała, co za chwilę nastąpi. Przepłaciłem za nią, to fakt. Ostry jak igła nadziak i półpancerz z kości. Stary Sknera wyczuł pismo nosem i zdarł ze mnie ile się dało. W Dis ludzkie życie nie było wiele warte. Chyba, że chodziło o zemstę. Wyrównywałem rachunki z moją ukochaną o wiele dłużej niż jej przewinienie. Byliśmy w piekle i każdy walczył o swoje.
Nie mogła wiedzieć, że feralnego dnia, kiedy pierwszy raz ją spotkałem, chciałem się nią zaopiekować i chronić. Wiedziałem, że postąpiłbym na jej miejscu tak samo. Byłem tylko kolejnym gościem, który byłby sprawcą cierpienia. Rozumiałem to. Jednak nic nie stało na drodze, bym wyrównał rachunki i tym razem zachował się jak przystało na prawowitego mieszkańca Dis. Potem oddałem ledwo żywą dziewczynę moim ziomkom z plemienia, a oni po chwili rozkoszy przyrządzili z jej młodego mięsa pożywne posiłki. Może zapytacie, jakim cudem czytacie o moich przygodach na łamach internetowych creepypast? Co to za brednie, fantastyczne, nudnawe opowiadanie? Odpowiem. Idąc sobie z moim współplemieńcem, tuż przed nami wyrósł niespodziewanie snop białego światła. Jak wiecie, tu na Ziemi jest około 8 miliardów ludzi. Pomyślcie o odsetku durni, którzy praktykują czarną magię. Tak, moi drodzy, jest ich tysiące. Ci głupcy niejednokrotnie chcą wywołać duchy. Sprowadzają na Dis białe snopy światła będące portalami, drzwiami z naszego wymiaru do realnego świata. Naprawdę, tych przejść jest dużo. Widać w oddali co rusz, jak pojawiają się w losowych miejscach, a hordy opętanych pędzą, by choć jeszcze raz zakosztować życia na ziemi. Nie widział nikt dantejskich scen rzezi. Kto nie oglądał oszalałych mieszkańców Dis, chcących uciec z piekła. Taki właśnie portal otworzył się tuż przed nami. Błyskawicznie wbiłem memu kompanowi w gardło kościany sztylet. Padł, wypuszczając z ukrytej dłoni swój. Byłem szybszy. Skoczyłem. Pierwsze, co poczułem, będąc w ciele nieszczęsnego magika, to ciepło. Wyobraźcie sobie dekady chłodu, wgryzającego się w mięśnie i kości zimna, cierpienia od chorób z powodu kiepskich warunków pogodowych. Potępieni chorujący na astmę to norma, grypy, zapalenia oskrzeli to wyrok, bolesne i uciążliwe egzemy i reumatyzm. Miliardy potępionych umierało w cierpieniu, nie mając szansy na ratunek. I tak, po wieczność. Przechodząc przez białe światło teleportu, poczułem ciepło. Nieznany autor w Jak przetrwać w piekle opisywał, że już dwa razy był na ziemi. Nie mógł się powstrzymać i narobił dużo kłopotów, co doprowadziło go do szybkiego powrotu do Dis. Ja postanowiłem być bardziej subtelny. Nie chciałem przejąć kontroli nad moim naczyniem. Cichutko siedziałem sobie w drugim rzędzie i oglądałem świat oczyma magika. Sączyłem mu delikatnie moje plany odnośnie kierunku, jaki powinien obrać w życiu. Robiłem to dla jego dobra, by nam obu żyło się wygodnie i dostatnio. Po pierwsze, wyleczyłem go z durnot magicznych. Mój awatar był niesympatycznym, zaniedbanym młodzieńcem, który z braku towarzystwa zajął się czarami. Szepcząc mu cichutko, zmieniłem to i owo. Zaczął się inaczej ubierać, poszedł na siłownię i sztuki walki. Pomagałem mu od czasu do czasu w treningach, a chłopak szybko odzyskiwał formę i pewność siebie. Potem przyszła chwila konfrontacji z dręczącymi go starszymi kolegami ze szkoły. Tu przejąłem nad nim w 100% kontrolę. Pomimo szkolenia był dalej zaszczutym nastolatkiem. Nie mogłem pozwolić, by nas nie szanowano. Walka była krótka, a po szkole rozeszła się wieść, że oto pojawił się nowy samiec Sigma, który z ofiary w chwilę stał się bohaterem. Potem poszło już szybko. Dziewczęta, imprezy i szalone młodzieńcze życie. Jak ja to kochałem. Wszystko skończyło się w jednej feralnej chwili, gdy pod wpływem narkotyków wyszły ze mnie Dis. Na nogi postawił mnie ryk policyjnych syren. Dookoła walały się zmasakrowane zwłoki trzech dziewcząt. Mój awatar wrzeszczał coś bez ładu i składu. Wiedziałem, że jego umysł został zrujnowany odrażającym czynem, którego się dopuściłem.
cholerne piekło, zawsze wie, jak upomnieć się o swoje dzieci. Wyskoczyłem przez okno z 9. piętra. Obudziłem się w worku porodnym i wszystko zaczęło się na nowo.